piękny koniec sezonu, piękny koniec na Moto Arenie, duża radość i uśmiech. Powiedz, jaki był dla Ciebie ten cały sezon? Trudny, nie było łatwe, nie były łatwe przejażdżki w momencie, kiedy jeszcze są wywrotki czy jakieś takie kolizje przy końcu sezonu. Ale dojechałem, jestem zadowolony, oczywiście będę szlifować formę, żeby było jeszcze lepiej. I mam nadzieję, że tak będzie, bo tego bardzo chcę, więc sezon zakończony definitywnie. Już w tym roku nie pojadę więcej ani jednych zawodów, więc to jest ostatnia premiera, która się zakończyła i teraz przygotowujemy się, zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej. To była ostatnia premiera i zwycięska dla Polski. Rzeczywiście, Polacy kochają żużel, więc jak najwięcej takich zawodów. Myślę, że to są pierwsze zawody, wracają do naszego kalendarza i nie dzisiaj, nie ostatnia, a myślę, że będzie więcej. Co roku widzimy pełne stadiony, ludzie są zainteresowani. Piękny żużel na bardzo wysokim poziomie. Chcemy oglądać, oby jak najwięcej. Dziękuję całej Polsce, która trzymała za mnie kciuki i sorry, no nie wyszło w tym roku, ale jeszcze będę parę lat jeździć, więc w następnych latach mam nadzieję, że z tymi tłumikami dojdę do lepszego porozumienia, będzie lepiej. Więc niech trzymają kciuki, niech nie tracą nadziei, będziemy robić wszystko, żeby było lepiej. Dziękuję kibicom z Gorzowa, dziękuję kibicom z Polski, dziękuję kibicom z Bydgoszczy. Wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki i życzyli mi dobrze, tak? Oczywiście sponsorom, osobom, które ze mną współpracowały, czy też mojemu teamowi, który ciężko pracował w tym roku na ten wynik.